Miałem 17-letnią dziewczynę, no, piękną dziewczynę. No ale wiadomo, no to już jak była tak piękna, to wiadomo, co ona robiła non-stop i z wszystkimi zasiadanie. No jak tylko wszedłem do kościoła, oni na mnie czekali, bo to było poza moją nawet decyzją, no to dziewczyna już była powiązana, no to jak dostała szału. No, siedziałem z nią chyba 7 godzin z butelką wody. Ludzie się modlili, no ale mniejsza z tym, ale no, no szatan tylko mówił, no, ta ku jest moja, zostaw ją w spokoju. Ta ku jest moja, zostaw ją w spokoju, nie? Po prostu to było coś strasznego. To już ona nie była przez wiele godzin z nami obecna, ona była nie, szatan totalnie była opętana i szatan tylko po prostu bluzgał i bluzgał i opowiadał, co się stało, jak się stało, kiedy do niej wchodził, kiedy, z godzinami, ze szczegółami, z kim, po imieniu. Jej matka była zielona, a tam jeszcze byli ludzie, którzy, ja ich nie znałem, ja prosiłem, żeby byli to ludzie, którzy byli z Panem Bogiem, no ale przyszedł jakiś facet, którego nie widziałem, który tam z Panem Bogiem był kiepsko, go chciał zobaczyć. To w czasie modlitwy, no a ty tam, Józek, to ty jesteś tu, a te panienki, które obracasz i po nazwisku. Józek jak wyszedł, to myślałem, że drzwi nie otworzył, jak wyszedł. No, uciekł. No tak, no to tak jest. No, to myślimy, że mamy z kolesiem do czynienia, że mamy do czynienia z aniołem upadłym. Milion razy inteligentniejszym niż wszyscy ludzie do razy. On wszystko wie. Szczególnie wszystko, co jest niewyznane i tak dalej. Więc my myślimy, że my jesteśmy cwaniaczki, nie? On powiedział, Józek, ty tu jesteś, a co ty tu robisz? To było żałosne słowo, jak na filmie. A tą dziewczynkę obracasz? A to? A co? Ty wierzysz w Boga? Przecież w ogóle do kościoła nie chodzisz. A wszyscy ludzie tak na niego popatrzyli się. I Józek jak wstał, nie otwierając drzwi, wyszedł. Nie? Na YouTubie jest taki filmik z Gabrielem Amortem. Bywa tak, że egzorcyzmowany pluje w niego czymś, co potem zmienia się w gwoździe. I podczas tego filmiku wyciąga taki worek i mówi, no te gwoździe to wszystko wzbudzi jakiejś tam pani, która we mnie tam tymi gwoździami cisnęła. No i to no, nam wszystkim wierzącym powinno potwierdzić tylko to, co powinniśmy wiedzieć z Pisma Świętego. Jest napisane, że szatan istnieje. Tabletki tu nie pomagają. Boże, widzę! Widzę! Ja nie widzę! Ja widzę! Nasi goście zajmowali się historią dziewczyny, która padła ofiarą nieuczciwych praktyk egzorcystycznych, księdza egzorcysty. I opisali swoją tę historię w dużym formacie dla Gazety Wyborczej. Urszula Jabłońska i Marcin Wójcik. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy. Marcin, ty jesteś absolwentem do Papieskiej Akademii Teologicznej, więc tego rodzaju tematy religijne, czy też zahaczające o ezoterykę są ci bliskie od zawsze. Można tak powiedzieć. Czy ta historia Ireny jakoś cię zdziwiła, przeraziła? Chyba przeraziła. Powiem szczerze, że dawno nie spotkałem się. Poruszam różne tematy, również dotyczące sfery Kościoła, nadużyć, ale ta historia jest no, wyjątkowym nadużyciem. W skrócie polega na tym, że to było nieuczciwe wykorzystanie egzorcyzmów do właściwie molestowania seksualnego. Tak, to przypomnę, że egzorcyzmy to właściwie jest modlitwa. Wszystko co ponad no, jest jakąś naleciałością. I staje się to w Polsce dosyć powszechne, te naleciałości, tak bym powiedział. Namaszczanie, tak, może powiem w skrócie, namaszczanie świętymi olejami miejsc intymnych no jest molestowaniem. Które są siedzibą szatana i demona, tak? Według egzorcystów, niektórych egzorcystów, może tak powiem, piersi, kobieca pochwa są miejscami, gdzie demony szczególnie się umiejscawiają. Umiejscawiają się również w wątrobie, w trzustce. Czytałem niedawno taki wywiad z polskim egzorcystą, który właśnie mówi o trzustce, o wątrobie, gdzie te demony ponoć się umiejscawiają. Ale jak to możliwe, że ta dziewczyna nie dostała pomocy nikogo z bliskich? Przecież wydaje się, że takie uporczywe właśnie jej uzdrawianie czy też nawracanie no nie mogło przejść niezauważone przez najbliższych. Nie, jej najbliżsi jak najbardziej wiedzieli o tym.
Ale no, Kościół ma olbrzymi autorytet, więc kiedy pojawił się ksiądz, który powiedział, że no, takie egzorcyzmy są konieczne w jej przypadku, ponieważ zaniepokoiło go to, że ona się ubiera na czarno, że słucha jakiejś mocniejszej muzyki, co są często nastolatki tak no, robią, jest, prawda? Nie jest to nic dziwnego. No i uznał, że w jej przypadku akurat potrzebne są takie metody. No to myślę, że rodzice po prostu uwierzyli, tak? Uznali, że to rzeczywiście jest konieczne. A to też była mała miejscowość, prawda? Tak, a poza tym te egzorcyzmy odbywały się za zamkniętymi drzwiami, czyli tam właściwie nie był dopuszczony nikt z zewnątrz, w sensie oprócz księży. No więc to coś tam naprawdę działo, też trochę nie docierało do rodziców. Jak ta sprawa wyszła na jaw? Czy to w tej dziewczynie coś pękło? Ona zdecydowała się szukać pomocy? Tak, ona była przez prawie 5 lat wożona od jednego egzorcysty do drugiego, gdzie spotkały ją zarówno fizyczne, jak i psychiczne olbrzymie cierpienia. No i po tych latach kilku udało jej się wyrwać z tego kręgu i teraz się wyprowadziła z domu, mieszka sama i stara się jakoś sobie poradzić z tą sytuacją. Wstrząsający reportaż. Chcieliśmy przy tej okazji też zapytać o skalę tego zjawiska. Jak wielu jest egzorcystów w Polsce, bo z tego co rozumiem, to rośnie ta liczba, tak? W ogóle kim są? Jest to wręcz zadziwiające, że w Polsce, katolickiej Polsce, gdzie Kościół mamy no, co kilometr, no jest ogromne ostatnio zapotrzebowanie na egzorcystów. W 2005 roku było ich chyba 55, obecnie jest ich 100, plus minus. Czyli, przepraszam, ta liczba jest tak dokładna, dlatego że oni są jakoś kontrolowani? Właśnie, o kontrolę też należy zapytać. Znaczy, zadałem takie pytanie konferencji Episkopatu Polski, bo myślałem, że oni kontrolują egzorcystów. Uświadomili mnie, że nie, że każdy egzorcysta podlega swojemu biskupowi. To znaczy, biskupi danej diecezji wybierają egzorcystę, jednego bądź dwóch, a nawet trzech, czterech, bo są takie diecezje, gdzie jest czterech egzorcystów, małe diecezje. I ten egzorcysta podlega danemu biskupowi. Czy jest zapotrzebowanie na tego rodzaju praktyki okołoreligijne? Kto płaci za te praktyki? Znaczy, zazwyczaj ci księża utrzymują się z innych źródeł. To znaczy odprawiają msze, nawet uczą religii, a to jest takim czymś dodatkowym. Powiem szczerze, że nie wiem, czy tutaj kurie diecezjalne dodatkowo płacą egzorcystom. Być może to zależy od danej diecezji. Myślę, że to jest różnie. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że w Polsce od kilku lat jest moda na msze o uzdrowienie. Takich kościołów w Polsce jest 150 plus minus. Kościołów, w których takie msze się odbywają. Tak. Kościołów katolickich. Jak to msze za uzdrowienie? A to nie są zwykłe intencje, w intencji których odprawiana jest msza? Nie. To są msze, zazwyczaj uzdrowienie z niewoli szatana, demonów. Ja na takich mszach świętych byłem kilka razy, między innymi w Częstochowie. Nie na Jasnej Górze, tylko gdzieś tam niżej. Wygląda to w ten sposób, że najpierw jest msza, później jest nabożeństwo i podczas tego nabożeństwa no, dzieją się dantejskie sceny. Ludzie krzyczą, ryczą, kraczą, wydają jakieś takie głosy nie z tej ziemi. No i księża podchodzą wtedy, modlą się nad tą osobą. Dotykają, kładą dłoń. Dotykają, tak. Według księdza Stanisława Walczaka, to jest misjonarz z Afryki, też egzorcysta, były egzorcysta, mocno udziela się na Facebooku. Na 5000 takich objawień, nazwijmy to demonicznych, jedno jest prawdziwe. Tak ksiądz Walczak ostatnio napisał. Czyli co to jest, te egzorcyzmy w związku z tym? Czy to jest rozciąganie wpływu, jak rozumiem, tak, pewnych osób, które walczą o jakąś władzę i kontrolę, czy też teatr religijny? Wiernych, no i zależy bardzo, żeby trochę zbadać. Wiesz, bardzo mało wiadomo tak naprawdę, jak to wygląda, bo to się często dzieje za zamkniętymi drzwiami, więc zależy nam też trochę, żeby zbadać to zjawisko, więc chcieliśmy zaapelować może tutaj do widzów, że jeżeli by znali kogoś albo sami brali udział w takim obrzędzie, to bardzo prosimy o kontakt z redakcją dużego formatu, bo chcielibyśmy bardziej to zgłębić, jak często tam dochodzi do nadużyć, jak to właściwie wygląda. No my opisaliśmy przecież
piwnice pod kościołami, gdzie są łóżka z pasami, do których te kobiety, bo najczęściej ofiarami szatana są kobiety, są przywiązywane i tam właściwie krzywdzone różnymi krzyżami i tak dalej, więc chcielibyśmy sprawdzić po prostu, jak to wygląda i tak naprawdę, co to oznacza w Polsce. Chcemy tylko powiedzieć, że w naszej sądzie ten odsetek osób, które wierzą w egzorcyzmy, jest, jak się okazuje, dość wysoki, 73% naszych widzów wzięli udział w sądzie. Pytanie było sformułowane, czy wierzysz w egzorcyzmy, tak? 73%, nie 27%. Zaskoczeni Państwo? Tak. Tak. Urszula Jabłońska i Marcin Wójcik, dziennikarze Gazety Wyborczej dużego formatu. Dzięki. Dziękujemy Państwu za wizytę u nas. Dziękujemy. A jeśli, mordo, chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce, zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non-stop. Lecz pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na konto. P to E to O.